серйозна думка. Україна є в специфічній ситуації. Маємо війну, маємо втрачений Крим, який Україна będzie kiedyś musiała w jakiś sposób odzyskać. No i Ukraina jest bezpośrednim, najważniejszym, największym sąsiadem Polski. Także w interesie Polski jest, żeby Ukraina była państwem stabilnym, demokratycznym i przede wszystkim państwem obywatelskim, żeby wreszcie Ukraińcy sami zaczęli też mieć inicjatywę tworzyć własne państwo. Muszą tworzyć własne organizacje, które będą kontrolowały władzę samorządową, sądowniczą, żeby instytucje państwowe zaczynały zmieniać jakość swojego funkcjonowania. Bez podstawowych struktur państwa, które jeśli nie będzie naród ukraiński kontrolował, państwo będzie chore. Ukraina ma trudny okres do pokonania. Okres sowiecki zniszczył wiele elit w Ukrainie i to fizycznie, ale i psychicznie. Popularnie mówi się w Polsce okres homo sovieticus. To jest szczególnie u starszych osób niełatwe do pokonania, do pożegnania się z tym okresem, dlatego młodzież musi mieć tą odwagę nadać przemianom o wiele większe tempo. Tak, żeby młode elity ukraińskie mogły swoim programem w miarę szybko zastąpić starsze, które z różnych powodów mogą nie być zdolne do przeprowadzenia najważniejszych reform w kraju. Oczywiście mówię teoretycznie, jest to sytuacja, której muszą pomagać media Ukrainie, które niezależne media. Tu myślę, może Polska też ze swoim doświadczeniem być takim przykładem, jak w zaplanowany sposób można doprowadzić państwo naprawdę do rozkwitu. W Polsce też to wszystko trwało, to nie był rok, nie dwa, ale to jest wspaniała walka o własny kraj, o państwowość, a przede wszystkim o tożsamość narodową. To Ukraina potrzebuje tożsamość narodową. Tutaj muszą być zaangażowane ludzi kultury, ludzi biznesu, sport, własna historia. To jest synergia tych trzech, czterech, bym powiedział, obszarów, które mogą pozwolić Ukrainie szybciej zdobyć tą tożsamość i tą siłę do obroniania własnego kraju, kiedy jest zagrożony, i do wygrania obecnie tej wojny, która jest prowadzona nie tylko w sposób fizyczny, ale i psychologiczny. Wszyscy znamy już pojęcie wojny hybrydowej. Ona się odbywa w radiu, w telewizji, poprzez dezinformację. Znamy już te metody, więc musi być społeczeństwo na tyle czujne, żeby móc je identyfikować i odpowiadać, demaskować te metody, które próbują poróżnić społeczeństwo ukraińskie i nie dopuścić do budowy mocnego państwa ukraińskiego. Sądzę, że przyglądając się sytuacji w Polsce i szukając analogii, widzimy, że sądownictwo może być poważną barierą dla przemian w państwie ukraińskim, prokuratorzy, ale i profesorzy na uczelniach. Także to, co zauważono w Polsce, są te metody, mogą być dosyć proste i skuteczne. To nie są programy, które mają rozumieć panowie politycy z dużym stażem czy bardzo mądrzy panowie profesorzy. Nie, my prości obywatele możemy też wpłynąć na przemiany, zwracając uwagę na podstawowe elementy, które muszą być jak najszybciej spełnione. I to musicie, myślę, moi przyjaciele na Ukrainie, żądać od swoich przedstawicieli, czy to na poziomie samorządu, czy Sejmu Ukraińskiego. I na tej podstawie, myślę, będą spełnione pewne warunki przemian trwałych, bo jest to proces. Jest to proces, który polegać będzie zawsze na stałej obronie pewnych wartości dla społeczeństwa. Pamiętajcie, że to nie jest coś, co raz zostało wywalczone i jest wieczne.
Nie, to jest proces, cały czas proces obrony pewnych normalnych relacji, uczciwości w życiu codziennym, w pracy, w uczciwych wiadomości w mediach, jak i uczciwości w programach politycznych waszych przedstawicieli w Sejmie, czy jak już wspomniałem, na poziomie powiatu. Zauważyłem, mieszkając też pewien okres w Niemczech, że państwo, gospodarka, to jest praktycznie klucz do sukcesu Ukrainy. Także na pewno musi być poważnie potraktowana rozmowa o tym, jak ruszyć działalność gospodarczą. Bardzo ważne jest małe, średnie przedsiębiorstwa, które mogą uodparniać Ukrainę na wszelkiego typu sytuacje kryzysowe, czy światowego kryzysu, czy wewnętrzne. Małe, średnie przedsiębiorstwa. Bardzo ważna jest umiejętność zakładania przedsiębiorstw małych, średnich, czyli uproszczone procedury, które pozwolą, ułatwiają młodym ludziom, którzy widzą jakiś pomysł, tą działalność rozpocząć. Osobną kwestią bym podpowiedział to, co na przykład w bogatych krajach jak Niemcy gwarantowało bogactwo i rozwój, to jest inżynier. Według mnie, nie dlatego, że jestem sam inżynierem, ale inżynier jest kluczem do sukcesu praktycznie w każdym kraju, w tym momencie podpowiadam Ukrainie. Inżynier tworzy patenty, wynalazki. Powstaje fabryka ukraińska z patentem ukraińskim. Powstają przez to miejsca pracy, są podatki, które są w stanie opłacić inne ważne budżetowe elementy działalności państwa, typu służba zdrowia, szkolnictwo. Także myślę, że elementem, który może bardzo przyspieszyć i pomóc Ukrainie w dochodzeniu do normalności i do sfinansowania codziennego życia, jest inżynier, czyli absolwenci politechnik. O nich trzeba mówić, dyskutować, muszą mieć dobre pensje po to, żeby stworzyli produkty ukraińskie, które mogą być przedmiotem eksportu i podnoszenia dobrobytu państwa.